Cześć, w tym filmie przeprowadzę dla Was pewien eksperyment. Zapraszam. W okresie niższych temperatur wielu kierowców zastanawia się, czy lepiej rozgrzać samochód przed rozpoczęciem jazdy, czy ruszyć niemal od razu po uruchomieniu silnika. W tym filmie nie będę rozstrzygać, które rozwiązanie jest lepsze, ale sprawdzę, jakie są różnice pomiędzy osiąganiem temperatury roboczej w przypadku samochodu pracującego na wolnych obrotach oraz tego, który od razu rozpocznie jazdę. Do przeprowadzenia tej próby posłużą mi dwie Skody Karok z takimi samymi silnikami. To jednostki benzynowe 1.5 o mocy 150 koni mechanicznych. Oba samochody zostaną zaparkowane w tym samym miejscu na noc, aby się wychłodziły i o tej samej godzinie jeden Karok ruszy, a drugi będzie pracować na wolnych obrotach. To oczywiście będzie poza obszarem zabudowanym, aby nie naruszyć przepisów związanych z postojem przy włączonym silniku. Nie mam wątpliwości, że samochód, który będzie jechać, rozgrzeje się szybciej, ale ciekaw jestem, jaka będzie różnica w czasie. Aby dokładniej widzieć temperaturę cieczy chłodzącej, do obu samochodów zostanie podłączony interfejs diagnostyczny. Samochód, który pracował na wolnych obrotach, osiągnął 90 stopni po niecałych 20 minutach. Temperatura oleju wzrosła w tym czasie do 60 stopni. Bazując na wskazaniach komputera pokładowego, można założyć, że w tym czasie samochód zużył nieco ponad 0,2 litra benzyny. Karok, który w tym samym czasie ruszył, aby osiągnąć 90 stopni, potrzebował 8 minut spokojnej jazdy, zużywając wówczas niecałe 0,2 litra paliwa. Olej osiągnął temperaturę 60 stopni po 13 minutach jazdy. Wnioski chyba nikogo nie zaskoczą. Samochód, który był w ruchu, oczywiście rozgrzał się szybciej, natomiast celem tego eksperymentu było poznanie różnicy w czasie, która wynosiła w tym przypadku 12 minut przy osiąganiu tej samej temperatury cieczy chłodzącej. Dajcie znać w komentarzach, ile Wam zajmuje rozgrzanie samochodu. Dzięki za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych.